Zwieńczeniem 9. edycji Tczewskiej Amatorskiej Ligi Koszykówki był dzień z basketem. Podczas meczu gwiazd wręczano nagrody za udział w rozgrywkach zespołom i najlepszym zawodnikom. Koszykówka za sprawą organizatora Talk trafiła tego dnia do tczewskiego Mediamarkt, gdzie zawodnicy rywalizowali na konsolach w turnieju NBA 2K 2018. Głównym daniem dnia był tradycyjny mecz gwiazd Tczewskiej Amatorskiej Ligi Koszykówki. Między kwartami tego spotkania przeprowadzane były konkursy, pokazy, ogłaszane były również wyniki rozgrywek, rozdawane nagrody dla zespołów i indywidualne dla najlepszych zawodników. Przyjacielski mecz biali kontra czarni, w którym wystąpili najlepsi zawodnicy 9. edycji, mógł zadowolić niejednego fana koszykówki. W spotkaniu nie zabrakło efektownych zagrań, celnych trójek i wsadów do kosza. Ostatecznie zwyciężyli biali, którzy postawili na agresywniejszą obronę w drugiej połowie meczu. Emocjonujące były również konkursy. W rywalizacji rzutów za trzy punkty pasjonujący pojedynek stoczyli Kacper Burczyk i Kamil Laskiewicz. Wygrał ten drugi po dwóch dogrywkach. Burczyk odbił sobie przegraną w trójkach, zwyciężając w konkursie Skills Challenge. W finale okazał się lepszy od Macieja Wojciechowskiego. W rywalizacji wsadów do kosza wygrał Widz. Ojciec jednego z chłopców uczestniczących w zajęciach Talk Junior, Adam Drążek, zgłosił się do konkursu w ostatniej chwili i wygrał w cuglach. Jego wsady były oklaskiwane głośnymi brawami. W przerwie meczu zaprezentowały swoje umiejętności dzieci ze szkółki Talk Junior, które pod okiem swoich opiekunów w szkołach podstawowych numer 5, 7 i 8 nabywają umiejętności koszykarskich. Młodzi adepci basketu pokazali, że już sporo potrafią i uczą się z ochotą koszykarskiego fachu. W przerwach meczu uhonorowano najlepsze zespoły i zawodników 9. edycji. Puchary, medale oraz nagrody odebrały drużyny Prokam Tczy, Fanatycy z Nadwieżycy i Wiktoria Kaliska Basket. Najlepsi zawodnicy w poszczególnych kategoriach odebrali pamiątkowe medale. Szymon Radomski, najlepszy strzelec, Maciej Polok, najlepiej zbierający piłki pod tablicami, Tomasz Lange, najlepiej blokujący, Monika Buczak, najcelniej rzucająca za trzy punkty, Piotr Samujło, najlepiej podający i przechwytujący. MVP 9. edycji został Tomasz Hibner z zespołu Prokam Tczy. Organizatorzy, Stowarzyszenie Gospodarcze Kociewie i Piotr Wojciechowski za naszym pośrednictwem dziękują za współpracę wszystkim instytucjom, firmom i przedstawicielom lokalnych władz.